Czy w oczach Polaków wywalczona kwota w unijnym budżecie dla Polski to sukces czy porażka, jak twierdzi opozycja? Sprawdźmy, jak te piątkowe informacje wpłynęły na stosunek do rządzących. Może trochę to sprawiło, że zyskali w moich oczach ci, którzy wywalczyli te pieniądze, tak? Bo jednak inne kraje są zawiedzione tym, że tych pieniędzy nie dostały. Wielki sukces. Wielki sukces na pewno, że jest możliwość wykorzystania tak ogromnych środków, jakie w ostatniej perspektywie. No i tylko od nas zależy, żebyśmy to dobrze wykorzystali. Myślę, że to jest sukces, że wywalczyliśmy dodatkowe pieniążki dla nas, tylko kwestia teraz rozdysponowania ich poprawnie. Cieszę się, że będziemy mieli pieniędzy dużo. No, uważam, że to jest wielkość, którą powinniśmy uzyskać. To znaczy, tak, taka wielkość. Błędnie, bo Polska jest jednym z tych biednych krajów, dla których to jest minimum według Brukseli, która zniża te pieniądze. Ale czy to sukces, czy porażka, jak twierdzi opozycja? W ogóle nie jest to ani sukces, ani porażka, tylko należy się jak psu kość, jak to Lepper świętej pamięci kiedyś powiedział. No dobrze, a czy ta informacja w takim razie wpływa jakoś na stosunek państwa do rządzących? To coś zmienia? W moich oczach to oni się trochę ośmieszają, krzycząc, że to sukces. Bo no, nie po prostu wybaczy, stwierdzić to jest, fakt. To jest jednak trochę sukces. No trochę w sukces, trochę że w ogóle pojechali. Nie to, że pojechali, bo powinni pojechać. A no właśnie. Tylko najważniejsze jest to, że uzyskali tą wielkość, a inne ale państwo. Ale to w ogóle te 440, o których pani mówi, to jest zawyżone, to co pani mówi, bo to jest 300. A resztę to są trochę inne rzeczy. Tak, ale całość to jest 441 miliardów. Nie trzeba takich zbitek robić, dlatego że to jest półprawdy dla półgłówków. Przepraszam, dziękuję. Jest sukces, rzeczywiście jest sukces, bo dlatego, że... To jest półprawdy dla półgłówków? Słucham? To jest półprawdy dla półgłówków, jak pani twierdzi? No nie. Polityka jest ciężką sprawą i wyegzekwowanie w Europie taką sumę to jest jednak sukces. Dlatego, że inne państwa też walczą o swoje i jednak tego nie uzyskały, co my. Zależy, w jaką stronę patrzymy. Jeśli chodzi o wieś, strata. A jeśli chodzi o spójność, no bardzo możliwe, że jeszcze Parlament Europejski wypowie się dokładnie. No dokładnie, ale jaki jest pana stosunek w tym momencie do rządu? Czy to coś zmienia? Chyba nic. Dla nas, śmiertelników przeciętnych, nic nie zmieni, absolutnie. Sukces. Sukces. Tak. Ale zmienia coś to w podejściu pana do rządzących? Raczej, no nie wiem, o czym dokładnie mówić, bo jest dużo spraw innych też, nie? Nawet teraz mam taką fajną przygodę, nie? Chcę jechać do domu i nie ma czym. Zmiana rozkładu jazdy jest tragedia. W tej chwili to jest tak podyktowane, tak szczerze mówić, no, że jako to wielki sukces jest z rządu. Ale to się okaże później, jaki będzie. Niech stworzą warunki pracy. Do tej pory nie było stworzenia, tylko likwidacja miejsca pracy. Uważam, że sukces. Mogło być gorzej, uważam, że sukces, więc Donald pokazał, na co go stać. Tak mi się wydaje, z jednej strony. Wcześniej też pan tak go oceniał? Nie. Czyli jednak ta informacja piątkowa coś zmieniła w pana stosunku? Poprawiła trochę notowania jego u mnie, ale nie są wcale takie dobre. Dla mnie obojętność, bo ja nie żyję tymi pieniędzmi. Ale czy ta informacja jakoś wpływa na pana stosunek do rządu? Nie bardzo. Informacja ta, no może nawet dobrze, ja wiem. Ale do tego rządu nie jestem specjalnie przychylny. Czas na zmianę? Dzisiaj PiS złożył wniosek. Ja też uważam, że trzeba. Może ten wniosek w nieodpowiednim momencie podany. Podaje on dlatego, że, proszę panią, teraz jest rząd na fali. A wniosek powinien być podany wtedy, kiedy właśnie... Ale według PiS-u to nie jest wcale rząd na fali, bo te pieniądze, które wywalczyliśmy, to wcale nie jest sukces zdaniem opozycji. Ja nie jestem z PiS-u, ja jestem człowiekiem. Ale profesor Gliński? Gliński mądry człowiek. Ja tylko ja wiem. Czyli trzyma kciuki pan za niego? Trzymam, ale on nie ma szans. Dobra by była taka zmiana teraz? Bardzo dobra. Dobra, profesor Gliński? Tak jest. Bardzo dobry, bezstronny człowiek. Wykształcony, zna się na rzeczy przede wszystkim. I to jest teraz ten moment. I coś wyniesie dobrego, bo w tej chwili to jest kłamstwo, jedziemy jednym kłamstwem, popieramy drugie kłamstwo. Tak jak po mojemu, nie? To jeśli by z PiS-u, nie? To ten, jak on, Błaszczyk, czy Błaszczyk? Nie, Błaszczyk. Mariusz Błaszczak? No, on jest a to on taki, z PiS-u. No, ale to już mi nie chodzi o PiS. On taki jest mądry człowiek, no nie wiem. Choć i tam nie był PiS-em, no bo
Ale mi się zdaje, że on by... Ale zamiast profesora Glińskiego to właśnie Mariusz Błaszczak mógłby być premierem, pana zdaniem? Mógłby być, no. No taki jest w porządku, widać facet. Wątpię, żeby PiS cokolwiek zmienił na lepsze. To wątpię. Nie, musi być zmiana, bo to w tej chwili widzi pan, wokół tego nic się nie robi. Niech się dogadają, niech, czy opozycja, czy sami, ale niech będą faktycznie widoczne efekty, bo w tej chwili nic nie ma. Myślę, że to jest dobry moment, bo poprzednie pieniądze zostały nie do końca dobrze zagospodarowane. Może ktoś inny lepiej to wykorzysta. Moment dobry to chyba nie jest, ale w ogóle stawianie wotum nieufności do rządu jest celowe, dlatego że otrzeźwia rządzących w danej chwili.